No i to by było na tyle. To by było na tyle. Walizki odebrane. Jesteśmy już w porcie? W porcie, tak? W porcie dla tych, którzy wychodzą, opuszczają port, opuszczają statek. Koniec wakacji. Do zobaczenia jeszcze za chwilę. Jedna polska ekipa, ja i ty. Druga polska ekipa. Dwa busy. Właśnie już odebraliśmy swoje samochody. Na szczęście oddali. No i wracamy do Polski. Pewnie jeszcze gdzieś się zatrzymamy we Włoszech. Ale można powiedzieć, że to już koniec. Dobrze, kiedy hajs ma. Ale fura. Znajdujemy się za Milanem na włoskiej stacji, gdzie jest grill i serwują takie pyszne bułki za 7 euro. Do tego kawa, chipsy i ciasteczka. Wziąłem twoją bułkę. Nie. Zapłaciliśmy prawie 18 euro. Jakieś 80 zł. Tak się zastanawiamy, czy to drogo, czy nie drogo. Gdyby nie przeliczać i pomyśleć, że kosztuje to 18 zł, no to tanio. Ale jak 18 euro i razy 4,50, to już tak trochę drogo. Coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak. Albo tu, albo... Albo my w złym kraju mieszkamy i musimy mnożyć wszystko razy 4. Nawet 4,5. Dajcie znać w komentarzach, czy to drogo, czy nie. A jedziemy w stronę Szwajcarii. Tam może być jeszcze drożej. Ale tam nie ma prosciutto. Tam nie ma prosciutto. A tu jest pyszne prosciutto. Ale bułki też są dobre. Takie chrupiące, warme. Jakbyście chcieli we Włoszech coś gorąc, na gorąco, żeby wam pani podgrzała taką bułeczkę, to mówi się warme. A które po niemiecku? A jakbyście chcieli maskę, to mówi się la maska. La mputera. La mosquitiera, la maska, la palma. Żeby nie było, że nie jesteśmy na stacji, tylko gdzieś pod mostem, bo to takie dziwne, mieliśmy to tło. Jedziemy do Como. Tak nam nawigacja mówi, że kieruj się na Como. No dzięki. Właśnie przyszedł czas na naszą kawkę, bo jesteśmy na granicy włosko-szwajcarskiej. I pamiętajcie, że trzeba tutaj kupić winietę. Właśnie ja już tu swoją przykleiłem na szybę. Dobrze, że w sumie nas pani wyhaczyła, bo stała taka pani, co tu, no wiecie, sprzedaje te winiety. Czy nie sprzedaje, to po prostu pani celnik taki, nie? Taka pani celniczka. I wyhaczyła nas, że jedziemy i nie mamy winiety. I najpierw nas puszczała za chwilę nas, kurde, dobra, stop. Musicie kupić winietę. No i bardzo dobrze, bo zapomniałem nawet o tej winiecie. I co? I kosztuje 40 euro. Do końca roku, nieważne kiedy kupujecie, nie wiem jak to było, nie, to jest jakoś chyba w listopadzie, ja to czytałem gdzieś na internecie, że jak kupujecie jeszcze tam w listopadzie czy coś, to chyba też 40 euro do końca roku, a w grudniu to już macie jakoś chyba do końca przyszłego roku czy coś. W każdym razie tak jak my teraz w lipcu, to za 40 euro do końca bieżącego roku 2021 możemy jeździć po Szwajcarii z tą winietą. No, także tak to wygląda. 40 euro. Kurczę, no pogoda nam się nie udała, niestety. Leje całe Włochy. Wjeżdżamy do Szwajcarii, leje. No mam nadzieję, że jak już miniemy chociaż te Alpy... Alpy, nie? To pogoda się poprawi i... No i będzie w końcu jakaś lepsza pogoda. No, chcieliśmy zobaczyć bardzo Szwajcarię, bo jesteśmy już, byliśmy tak blisko. No to postanowiliśmy, że jednak pojedziemy przez Szwajcarię, żeby znowu coś doświadczyć podczas jednej wycieczki na statku. Kolejny kraj. Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Malta, Czechy, Austria, Polska. Tak to wygląda. Masakra. To są wakacje. Zamykamy szybę i spadamy. Myślę, że jeszcze też bardzo ważna sprawa jest taka, że jak już mówimy tyle o granicach i o sytuacjach na granicach i w ogóle jak to wygląda na trasie, no to na granicy włosko-szwajcarskiej nie stoi i nie sprawdza nikt nic, nawet dowodów, ani paszportów, ani
No, żadnych tam testów ani. No, nikt nic nie sprawdza. Ja tylko sprawdzę szybko, ile kosztuje benzyna. Kosztuje bardzo dużo, bo wydawało mi się, że wszystkie stanowiska zaczynały się od 2 euro. Więc to by była jakaś po prostu kosmos cena. Mam nadzieję, że mi paliwa wystarczy, że nie będę musiał tankować w Szwajcarii. Będziemy za niedługo w sumie w Austrii przejeżdżać przez Austrię do Niemiec. Taki mały cypelek, ale o tym powiemy później, więc jak coś to najwyżej zatankujemy w Austrii. Bo podwyżej 2 euro za litr paliwa, diesla czy benzyny, no to niezła by była kwota, niezła. No póki co autostrady w Szwajcarii zapowiadają się bardzo dobrze. Góry mega wielkie, chmury w górach, góry w chmurach. No jedziemy zobaczyć, co dalej. Patrz, pociąg jedzie. No. Ogólnie to się troszeczkę sprawy skomplikowały. Ogólnie sprawy się skomplikowały, bo to, że w sumie za winietę zapłaciliśmy 40 euro, czyli jakieś 160 zł, no to spoko, ale po, nie wiem, 20 minutach od przekroczenia granicy przyszła wiadomość, że internet został wyłączony, bo już osiągnąłem limit 266 zł. Czyli minuta do Polski kosztuje 5 zł. I to nie jest tak jak w Europie. Nie wiedzieliśmy, że w Szwajcarii jest takie drogie połączenia do Polski. I nie wiem, gdzie oni nie są, do czego oni nie należą, że połączenie ze Szwajcarii, która graniczy z Austrią, Niemcami, Włochami, pomiędzy, nie wiem, tam jeszcze innymi krajami, Hiszpanią, Francją i całą w ogóle w środku Europy są, a połączenie do Polski kosztuje 5 zł, a internet wciągnęło w 20 minut za 250 zł. No to także jest nieciekawie. Dodatkowo teraz przez to, no nie mamy internetu w ogóle, mapy włączyć nie możemy, musimy polegać tylko na tej waucie, no mam nadzieję, że dobrze nas poprowadzi. No i jedziemy już przez góry, jedziemy, już zasypiamy wręcz. Godzina co prawda 17, nie powinno chcieć się jeszcze spać, ale ciśnienie jakieś takie tutaj, albo niskie, albo wysokie, albo jakieś tam. No właśnie, trasa została. Proszę podążać drogą przez 3 km. No właśnie, teraz no do jakiegoś miasteczka wjechaliśmy w Szwajcarii. Małe miasteczko, obrócę kamerę. Jedziemy. Ciągle takie same krajobrazy, czyli góry, góry i jeszcze raz góry, chmury, deszcz. W tej chwili to i tak nawet ciepło, bo 17 stopni, jeszcze przed chwilą było 14, a jeszcze wcześniej 12. I tam, gdzie było 12, to na szczytach leżał śnieg. No i nie wiem, co powiedzieć. No jedziemy, na razie jedziemy. Jak coś tylko ciekawego się pojawi, to na pewno zaraz zakomunikujemy. Rastplatz w Szwajcarii. Ale co najważniejsze, od razu idzie zauważyć, że bez lamaski chodzą wszyscy. Nie ma lamaski, wszyscy bez lamaski. Pan bez lamaski, pani pracownica bez lamaski, wszyscy bez lamaski, zobaczcie na to. Pani pracuje bez maski, pan bez maski, wszystkie osoby, które tutaj chodzą bez maski. No to jest po prostu Ameryka chyba, to chyba Ameryka jest, dlatego taki drogi ten internet i to wszystko. Patrz, bez maski. Ja pierdziele. No szkoda tylko, że nie ma internetu. Czego nie ma? Internetu. Nie można zajrzeć na Binance.net.pl, nie można zobaczyć, po ile Bitcoin stoi, nie można nic przytradować, nie ma jak zarobić. No ciężko, bez internetu to nie jest łatwo. Zajdziesz do picia? Picia? Nie, coś innego może. A czym tu się płaci? Nie mam. Można Bitcoinem? Czy czym? USDT? Czy czym? Czy ja nie wiem, a co to w ogóle jest? Bratwurst, serwelat, wienerli, hot dog, mit, brat, beilagen, oder, coś tam. Co
chyba po niemiecku napisane, nie? No chyba taki jakiś niemiecki ten język. Ogólnie to tutaj biegnie autostrada. Biegnie autostrada i tak właśnie się jedzie tutaj obecnie autostradą. Jakiś mega korek, jakieś remonty są czy coś. No i tak to opornie idzie, że już jedziemy chyba z 10 km, 10 na godzinę. No i nie wiem jak daleko jeszcze. Mam nadzieję, że to szybko się skończy i w końcu coś przyspieszymy, bo trasa na razie mega się dłuży. Bardzo i bardzo zapowiada się bardzo długa droga. To jest autostrada, tak, tak. To jest autostrada, dwa pasy i jedzie się 15 i to tak już przez naprawdę dość długi czas. Ładne tutaj trawy mają w Szwajcarii. Ładne trawy, fajnie tam tak po tych łąkach też tam fajnie wszystko rośnie. Ceny bardzo wysokie, cola prawie 4 euro, jakaś tam w puszce, kawa 4 euro, jakiś hamburger prawie 10 euro z jakiegoś hamburgera w takiej budce, no drogo, ale to wiedziałem, że w Szwajcarii jest drogo, więc jakby spodziewałem się tego. Ej, patrzcie na to, co teraz zauważyłem. Pa. To radar. Widziałeś? Tu jakaś kamerka. Trzeba uważać. W Szwajcarii fotoradary są. I tymczasem wcinamy pyszną babeczkę. Jeszcze ze statku. A fotoradar czuwa. Ale tam idą takie kable z prądem. Można przyjechać wieczorem i ciach. I nie będzie. O, tu jakie uprawy. W ogóle jestem w szoku, że pszenica rośnie, kukurydza rośnie, jakieś inne takie rzeczy tutaj rosną. Takie, takie góry wielkie, tereny takie górzyste, a było kawałek równego i pszenicę posiali. I tu nawet już jedna była zmucona. W ogóle w takich górach. Dziwne. No, za kilometr mamy już zjazd na Austrię i Niemcy. I może to już dobrze, bo wrócimy do świata żywych, wrócimy online. To raz, dwa... Przy wyjeździe numer 11. Może. Proszę zjechać w prawo i podążać dalej A13, kierunek Estegalle. O, Estegalle, to. No i w końcu może przyspieszymy trochę niemieckimi autostradami, gdzie może nie będzie takich ograniczeń fotoradarów i w końcu będzie można trochę wcisnąć gazu, bo na razie to jest tragedia. Ale śmiesznie z tej Szwajcarii wjeżdża się do Austrii. Kurde, zjeżdżasz z autostrady, 100 metrów już granica. A to co to w ogóle? Na przykład to jest jakaś rzeka, tak? Czy coś tu idzie? Nie, jakaś rzeka idzie. A to może w ogóle ta, co tam przez tą Szwajcarię szła, nie? Cały czas. Górska jakaś rzeka wielka. Aha, bo myśmy teraz wyjechali ze Szwajcarii, a teraz będziemy wjeżdżać do Austrii. No to w Szwajcarii nie było nikogo, a w Austrii... O, wjeżdżamy do Republik Österreich. Nie ma nikogo. Tylko dwie kamery. Dwie kamery na słupie sprawdzają, ale ogólnie nie ma nikogo na przejściu granicznym szwajcarsko-austriackim. Nikt nic nie sprawdza, nie trzeba ani dowodów, ani paszportów. Dziwne rzeczy. No normalne, tylko chodzi o to, że nikt ci nie sprawdza nawet dowodu osobistego, a internet i telefony są nagle działają na totalnie innych zasadach. To jest takie wkurzające. No i już jesteśmy w Austrii. Zaraz przejedziemy przez kawałeczek Austrii, wjedziemy do Niemiec. Później Czechy, Praga, Kudowa Zdrój, no i Nysa. Jedziemy właśnie obwodnicą autostradową Bregenz i podobno jak przejeżdżacie ze Szwajcarii do Niemiec tym odcinkiem, to wystarczy kupić tylko winietę za 2 euro na ten odcinek i nie trzeba takiej normalnej winiety za tam ileś dolarów, czy tam brać na 2 miesiące, teraz tylko jechać w lewo można na ten odcinek. A 14, no. Kierunek Deutschland. Jedziemy na Deutschland, czyli na Niemcy, Germany,
I to już właśnie wyjeżdżamy chyba teraz już z Austrii i będziemy wjeżdżać do Niemiec. To, co na niemieckich autostradach najbardziej mi się podoba, to brak ograniczeń prędkości. No niestety w tym momencie pogoda nam nie dopisuje. Jest kurde pech to pech, ale przynajmniej nie ma 120, przynajmniej nie ma 130, przynajmniej nie ma 140. Chociaż tyle wolności jest w Niemczech, że po niemieckich autostradach można zapierdzielać, ile fabryka dała. Nie po wszystkich, ale są takie jak ta, gdzie można cisnąć bez ograniczeń. A w ogóle to przejechaliśmy z Austrii do Niemiec, nawet nie wiedzieliśmy kiedy, bo chyba przez tunel, jak przejeżdżaliśmy taki długi, to chyba właśnie to był ten moment, kiedy przekroczyliśmy granicę austriacko-niemiecką. Ej, to jest jakiś skandal, patrzcie na to. Patyczki są niepofoliowane. Nawet chusteczki są. Chusteczki są dostępne, patyczki są tutaj luzem rzucone, wszystko jest dostępne. Chcesz gorący ten? Nawet. A w sumie nie. Nie. Dobra. Chciałam powiedzieć, że my szukamy po całym świecie normalnego kraju, ale trzeba tylko za granicę wyjechać jedną. Tylko do Czech. W Czechach można sobie wziąć wszystko samemu, nie trzeba masek. I w ogóle to jesteśmy w Pradze. Jesteśmy w Pradze, mieliśmy 3 godziny postoju. Na 7 rano mamy być w domu. Po 300 metrach proszę skręcić lekko w prawo.